Wyniki ostatnich badań, które przeprowadziliśmy w Europie, ewidentnie pokazują trend przesuwania i zmiany w łańcuchach dostaw w kierunku Europy Centralnej. Ma na to wpływ kilka czynników, na pewno dostępność siły roboczej, dostępność gruntów inwestycyjnych, jak również koszt zarówno nieruchomości, jak i koszt pracowników. W tym roku w wyniku naszych badań jedną z lokalizacji w Polsce, która przesunęła się w rankingu najwyżej, była to Polska Centralna. Polskę Centralną rozpatrujemy jako Trójkąt, Piotrków, Łódź, Stryków. Jest to lokalizacja, gdzie rozwój infrastruktury drogowej wpłynął na nią najbardziej, jak również jest to lokalizacja, która przez respondentów naszego ostatniego badania została wskazana jako lokalizacja najtańsza pod względem zarówno kosztów nieruchomości, jak i kosztów pracowniczych. W tym raporcie rozpatrywaliśmy poszczególne lokalizacje, poszczególne miasta, nie kraje, także tak jak powiedziałem, Polska Centralna jako region awansował na 7. miejsce pod względem atrakcyjności dla operatorów logistycznych i zarządców łańcuchów dostaw. Ale ogólnie można jak najbardziej potwierdzić, że Polska jest coraz bardziej atrakcyjna, głównie ze względu na dalsze możliwości rozwoju, na to, że w Europie Zachodniej, Europa Zachodnia już jest bardzo nasycona i bardzo trudno jest tam przeprowadzać nowe projekty ze względu na dostępność nieruchomości gruntowych. Patrząc na wyniki 2015 roku, był to rok rekordowy, jeżeli chodzi o ilość umów, która została zawarta zarówno na istniejącą, jak i na nową powierzchnię magazynową w Polsce. Przewidujemy podobną dynamikę na 2016. Prologis ma w przygotowaniu 6 projektów w 6 różnych regionach w Polsce. Jesteśmy przekonani, że w tym roku dostarczymy ponad 100 000 metrów nowej powierzchni magazynowej w Polsce.